Szczęść Boże, coś wam powiem. Spojrzenie na kroczącego po jeziorze Jezusa może i powoduje zachwyt. Ale on zaraz przygasa, bo pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to to, że możliwe jest to tylko dla świętych, a nie dla nas, grzeszników. Znaczy nie jest właśnie wręcz przeciwnie, że my każdego dnia, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, właśnie chodzimy po jeziorze? Dopiero grzech, który pojawia się na naszej drodze, to on sprawia, że zaczynamy tonąć. Zobaczmy na warunki, w jakich rozgrywa się dzisiejsza scena. Ciemność, woda jest wzburzona przez wiatr, a wśród uczniów nie ma Jezusa. Widok majaczącej w oddali postaci, która zbliża się do ich łodzi, powoduje strach. Takie właśnie odczucia panują w życiu człowieka, gdy brakuje w nim światła życia, Boga. Brak Jezusa w życiu człowieka wyzwala strach przed kolejnym krokiem. Niepewność powoduje zachwianie. Orygenes powiedział, Pan Jezus wolał objawić się jako Chrystus w swoich czynach bardziej niż w słowach. Chrystus to namaszczony, pomazaniec Boży, który dziś przedstawia się imieniem, jakie Bóg zdradził Mojżeszowi na Chorebie. Ja jestem. Nie od dziś słuchamy Ewangelii. Może trochę przywykliśmy do sposobu działania Syna Bożego, ale i tak nas ciągle zaskakuje. Jego chodzenie po wodzie jest kolejnym dowodem, że On panuje nad wszystkim. Panuje nad rzeczami stworzonymi. Tym samym panuje nad złem, które dziś przybiera postać wzburzonego jeziora. Słowa Jezusa, nie lękajcie się, przeganiają zło. Strach ustępuje i pojawia się stabilny ląd, na którym można bezpiecznie stanąć. Nie lękajcie się jest zawołaniem i jednocześnie wezwaniem do otwarcia serc na obecność Odkupiciela. Nie lękajcie się swoich grzechów i słabości, by lęk nie pochłonął was w swoich odmętach. Tak można to odebrać. Te słowa brzmią ze szczególną siłą, bo wypowiedziane są przez tego, który prawdziwie żyje. Rozmawiałem na ostatnich lekcjach z uczniami na temat spowiedzi. Mówili, że to stresujące doświadczenie, że boją się i nie bardzo wierzą w tajemnicę spowiedzi. Właśnie ta dzisiejsza Ewangelia jest podpowiedzią, że wszystko, co przynosi lęk, to działanie złego. On nie chce, żeby człowiek zjednoczył się z Bogiem. Nie chce, byśmy czuli się kochani i kochali z całego serca. Uczniowie, będąc na środku jeziora, w tym całym mroku i wichrze, kiedy zobaczyli Jezusa, przestraszyli się, bo nie wiedzieli, co On sobie pomyśli. Dopóki nie uwierzymy, że Jezus nie boi się naszego popełnionego zła, że nie patrzy na nas przez pryzmat popełnionych grzechów, to nie uda nam się dostrzec przychodzącego Go do nas tak, jak przyszedł do uczniów. On chce pomóc nam dotrzeć bezpiecznie na drugi brzeg. Chce pomóc nam w przejściu przez życie w zjednoczeniu z Nim, w przyjaźni, w pojednaniu, w oparciu się na Nim. Jego wzrok jest pełen miłości. Jego słowa są pełne czułości i troski. On wbrew naszemu myśleniu widzi w nas dobro i pragnie, byśmy dostrzegali to samo w sobie samym i w bliźnich. Kiedy apostołowie już się oswoili i uspokoili, chcieli Jezusa wziąć do łodzi, ale okazało się, że są już na drugim brzegu. To cud. Jest on efektem zaufania i zgody, by Jezus działał. Gdy na to pozwalamy, nagle wiele rzeczy staje się niesamowicie prostych. Rozwiązania są szokujące, ale dokonanie właściwego wyboru pokonuje strach. Z Panem Bogiem.